Dziadku, dziadku! Mieliśmy dzisiaj lekcję historii. No, Stefanie Starzyński. Czy mógłbyś nam coś o nim powiedzieć? Dobra, no to że... Tu mam całą wiedzę o Stefanie Starzyńskim. Stefan Starzyński 2 sierpnia w 1934 roku został prezydentem Warszawy. Jako prezydenta w stolicy przyjmowano go z niezbyt dużą chęcią, choć miał doświadczenie w służbie jako wiceminister i poseł, a wcześniej brał udział w Legionach w czasie I wojny światowej. We wrześniu 1939 roku wybuchła I wojna światowa. Milion zarządzonej ewakuacji Polaków w obleżonym mieście i walczył w Warszawie. 27 października w 1939 roku Stefan Starzyński został aresztowany przez Niemców. Do grudnia przebywał na Pawiaku, skąd został wywieziony w nieznanym kierunku, a potem został zamordowany pomiędzy 21 a 23 grudnia w 1939 roku w Warszawie.